najbliższe są wyścigówki, jak jest bardziej przyczepnie, jak stosunkowo no niewiele się dzieje, bo jedziemy po płaskim na wprost, no i tak dalej. Ale terenówki to jest zupełnie inna szkoła jazdy. Miałam szansę przejechać się paroma autami. Takim z ciekawszych eksponatów, jakim jeździłam, to był to Jeep Wrangler Rubicon. Aczkolwiek ten samochód, szczerze, to jest samochód tak naprawdę mojego taty, ale nie jest wykorzystywany on do celów takich, jak powinien. Stało to stosunkowo szerokie, także nawet jak próbowałam nim pojechać coś w teren, no to aż szkoda było tego auta gdzieś zarysować. Zdecydowanie myślę, że bardziej jakiś taki samuraj, czy nawet taki poczciwy w pięknym seledynowym kolorze Jimny by się tutaj bardziej nadał. Ale nie mówię nie, nie mówię nie, chociaż jak podjeżdżam pod jakiś szczyt, czy pod jakiś zjazd i no, czuję jednak taką gulę w gardle, że co to będzie. Jednak warto, żeby ktoś sprawdził, a ja sama mam takie poczucie lęku, że jednak jak widzę, co się dzieje, widzę tą drogę, widzę asfalt i tor, to czuję się pewniej. Myślę, że samą adrenalinę mam taką większą w samochodzie na torze, tylko to jest taka specyficzna adrenalina. Czuję taką bezpośrednią rywalizację z drugą osobą, czuję tą większą prędkość, a tutaj bardziej mam takie poczucie stresu i poczucie niepewności, że coś się stanie. Jednak przez to, że chyba nie mam wystarczająco dużo doświadczenia, to no, trudniej dla mnie o zaufanie, tak? Zaufanie o to, co widzę, zaufanie, że ten samochód no, jest w stanie to wykonać, tak? Także bardziej stres mam większy w terenie. Siemanko moi drodzy, tu Gosia Rdes, kierowca wyścigowy z tego miejsca z Warsaw Motor Show. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich fanów kanału All Terrain. U nas jednak ta benzyna płynie we krwi, także niezależnie czy jest to błoto, asfalt, zniesienie, jazda po płaskim, trzymajmy się razem i ciśnijmy do przodu.